Jesteśmy w Chinatown. Będziemy poznawać inne oblicze Saigonu, takie trochę bardziej chińskie. Zobaczymy, co ma do zaoferowania. Mówi się, że w Chinatown można zjeść najlepiej i najsmaczniej. Spróbujemy, ponieważ ta pani za moimi plecami właśnie przygotowuje dla nas zupę. Potem wam powiem, jak smakowała. Manekineko. Ustawia się go w witrynach sklepowych, punktach z losami i restauracjach w celu przyciągnięcia klientów. Obecność manekineko w prywatnych domach ma być przepustką do dobrobytu, powodzenia finansowego, oddalać nieszczęścia. Najczęściej jednak jego obecność kojarzona jest z domami publicznymi, gdyż i w tych miejscach liczy się na nadzwyczajną moc manekineko w przyciągnięciu klienta. W 1928 roku, kiedy Chińczycy osiedlili się w tej okolicy, dystrykt 5 był centrum handlu, a dystrykt 1 administracji. Aktualnie to dystrykt 1 skupia ruch turystyczny, a co za tym idzie, nie brakuje tam obwoźnych kramików, wózków z jedzeniem, restauracji, drinkbarów. Mówi się jednak, że aby poznać prawdziwy Saigon, należy wybrać się poza dystrykt 1. Żeby odnieść sukces kulinarny tutaj, należy się skupić na tym, co się ma w misce. Nie rozglądać się za bardzo na boki, ponieważ warunki sanitarne najczęściej odbiegają jednak od normy. Ba, one się nawet do norm minimalnych nie zbliżają. Ale muszę powiedzieć, że jest tutaj naprawdę smacznie. Dużo, dużo zieleniny, zobaczcie. Jest sobie taki oto wózeczek, pani ma gdzieś tam jakiś wywar z ryby. No i osobno dorzuca ci wszystkiego, co chcesz. Czyli takiego mięsa, takiego mięsa, takiego mięsa. Na tej półeczce mamy kiełki, nie wiem, co to są za kiełki. Jakieś tam kiełki. Kolendra wietnamska, o, odbijam się, jak miło. Kolendra wietnamska, trawa cytrynowa, tak nam się wydaje po smaku. No i nie wiem, co jeszcze. Generalnie mówimy, że chcemy zupę, proszę tam nawrzucać. Bo przecież nie wnikamy, co nam wrzuci do środka. Holon jest bogate w świątynie buddyjskie oraz w chińskie pagody. Trafiliśmy tutaj także na kościół katolicki i meczet. Najładniejsze według mnie pagody to Kwan Am, buddyjska pagoda w chińskim stylu, Puok An Hoian, pięknie zdobiona i co ciekawe, poświęcona modlitwom o szczęśliwą podróż. Tien Hau z XIX wieku, wybudowana przez chińskich emigrantów z niesamowitymi spiralnymi kadzidełkami. Chinatown błyszczy neonami. Jest głośne, ale czy inne dzielnice Saigonu są ciche? Gwar uliczny przenosi się do kawiarenek, restauracji. Wystawy sklepowe wybuchają ferią barw. Nie tylko zapachy, ale kolory zapierają dech. Wielobarwne smoki, figurki chińskich mędrców, koty machające łapką, chińskie napisy. To wszystko odróżnia te dzielnice od pozostałych. Koniecznie trzeba odwiedzić chiński targ Chuo Ben Tang, gdzie pamiątki kosztują w zasadzie połowę tej ceny, jaką przyjdzie zapłacić nam w Ben Tang Market, ten zlokalizowany bliżej dzielnicy pierwszej, do którego zwykle niestety trafiają turyści. Według mnie znacznie ciekawszym doznaniem jest robienie zakupów na uliczkach wokół marketu, a nie w samym budynku jako takim.
Chinatown nie ma tłumu turystów. Większość z nich nie wychyla się poza dystrykt pierwszy. Pozwala to nam w spokoju nacieszyć się pięknem świątyń i klimatem Chinatown w Ho Chi Minh. Zapraszam Cię na moją stronę www.jestjedenświat.pl, a także na fanpage Jest Jeden Świat.